Dzień dobry, to jest streszczenie lekcji, która odbyła się w piątek 27 listopada i która głównie poświęcona była badaniu zjawisk związanych z występowaniem ciśnienia atmosferycznego. No i mamy tutaj sytuację taką, że zaczęliśmy od omówienia tego doświadczenia, które wykonaliśmy na poprzedniej lekcji. Poniedziałek, jeżeli dobrze, jeśli się nie mylę. No i to doświadczenie polegało na tym, że do szklanki, tutaj, czy do słoika po lewej stronie, o tutaj do tego, tak, wlaliśmy wodę. To jest woda tutaj. Następnie usunę tą swoją wędrujące oznaczenie. Następnie położyliśmy kartkę na tej szklance. Odwróciliśmy szklankę do góry dnem. No i o dziwo woda w każdym razie udawało nam się zrobić to tak. Niektórym, a w zasadzie potem po chwili treningu, wszystkim, że woda, pomimo tego, że jakby tutaj nie było dna, tak? Teraz szklanka jest odwrócona dnem do góry, czyli to dno jest po tej stronie, szkło jest po tej stronie, a tu na dole jest otwór. No to mimo tego woda nie wypływała ze szklanki. No i tłumaczyliśmy to w taki sposób, że tu wszędzie wokół jest powietrze i zgodnie z prawem Pascala, które obowiązuje i dla gazów, i dla cieczy, to ciśnienie jest w każdym punkcie takie samo. No i jakby ciśnienie powietrza działającego tutaj na tą kartkę, która zamyka odpływ wody, to jest ciśnienie atmosferyczne. No a z drugiej strony na kartkę działa ciśnienie powietrza, to jego powietrza, który jest tutaj. No i ciśnienie tego słupa wody, który tutaj tak jakoś niezbyt może elegancko namalowałem, a może się teraz uda to poprawić trochę, tak? Namalować innym kolorem. No ciśnienie wody znajdującej się w tej szklance, które jest równe ciśnieniu słupa wody. Pamiętacie ciśnienie słupa wody? To jest, ona zależy tylko od wysokości tego słupa wody i to jest przyspieszenie grawitacyjne razy gęstość wody, razy wysokość tego słupa wody. No i trudno i darmo, ponieważ ten papier nie chce wypaść, to siły działające na niego z drugiej zasady dynamiki muszą się równoważyć. No jeżeli te siły się równoważą, przesunę sobie też to do góry. No to tu żeśmy sobie to tak namalowali w uproszczeniu. Tu żeśmy sobie to namalowali w uproszczeniu. To jest ten papier. No, siła działająca pionowo do góry musi równoważyć siły działające na papier pionowo w dół. No więc siła działająca pionowo do góry to jest to ciśnienie powietrza, które jest równe ciśnieniu atmosferycznemu, no razy powierzchnia tego otworu, tak? Tego papieru zasłaniającego otwór. No bo wszędzie gdzie indziej, jeśli papier mamy tutaj, no to nic się nie dzieje, ponieważ tu działa to samo ciśnienie atmosferyczne, co działa tutaj, i papier rzeczywiście ani nie wylatuje, ani pod wpływem tego ciśnienia atmosferycznego nie spada na dół, ponieważ siła działająca od, parcie działające od powietrza jest takie samo we wszystkich kierunkach. No więc tutaj mamy to, no i to jest równe ciśnieniu atmosferycznemu razy pole powierzchni tego otworu, które tutaj jest. No a z drugiej strony to jest to ciśnienie, z jakim woda działa na ten papier. No to ciśnienie, z jakim woda działa na ten papier, no to jest ciśnienie słupa wody plus ciśnienie powietrza znajdującego się nad tym słupem wody. No i te dwa ciśnienia muszą się równoważyć. Nie ma siły, prawda? Inaczej papier by wypadł i woda by się wylała
szklanki czy z tego słoika. No i tutaj na jedną ważną rzecz żeśmy zwrócili uwagę, mianowicie na to, że mamy sytuację taką, że ciekawa sprawa, no bo kiedy kładliśmy ten papier na szklankę obróconą otworem do góry, dnem do dołu, no to ciśnienie panowało w niej powietrza, było równe ciśnieniu atmosferycznemu. No a tutaj nagle musi być mniejsze niż ciśnienie atmosferyczne, no ponieważ po prawej stronie tego równania mamy dwa dodatnie wyrazy, tak? Ciśnienie słupa wody jest dodatnie, no i ciśnienie powietrza też jest dodatnie, no więc one w sumie razem dają ciśnienie atmosferyczne, to znaczy, że ciśnienie powietrza musi być mniejsze. No i jest pytanie, co się stało. No i odpowiedź jest taka, że troszeczkę tej wody się wylało i objętość tego powietrza w szklance się odrobinę powiększyła. Gazy mają to do siebie, że wypełniają objętość naczynia, w którym się znajduje. No, woda nie wypełnia objętości naczynia, w którym się znajduje. Woda się układa do kształtu tego naczynia, ale jak nalejemy pół butelki wody, to ona się do całej butelki nie rozprzestrzeni się po całej butelce. Zostanie w tej dolnej połowie. Natomiast jeśli chodzi o gaz, to gaz rzeczywiście wypełni całą butelkę. No więc ten gaz zwiększył swoją objętość, no i wyraźnie widać, że jak zwiększył swoją objętość, to zmniejszył ciśnienie, dlatego że no teraz ciśnienie atmosferyczne jest sumą tych dwóch czynników, ciśnienia powietrza i ciśnienia tego niewielkiego słupa wody. No to możemy sobie zapisać tutaj ważne prawo, mianowicie no, jeśli objętość, zachowanie gazów, tak, czy prawa fizyki gazów, prawa gazów, tak to napiszmy, tak? Będziemy jeszcze o tym mówić w poniedziałek. No, jeśli objętość rośnie ustalonej masy gazu, ten gaz nie wypłynął z tej szklanki, nie było nigdzie widać bąbelków, tak, żeby on uciekał. Jeżeli objętość rośnie, to ciśnienie maleje. Ważne było w tym to, że to wszystko odbywa się w mniej więcej stałej temperaturze, bo no rzeczywiście z temperaturą nic się tutaj nie działo. No a potem żeśmy wykonali innego rodzaju doświadczenie, mianowicie odwróciliśmy tą szklankę w podobny sposób, czy ten słoik, i włożyliśmy go do miski z wodą i usunęliśmy papier. Usunęliśmy papier, no i okazało się, że poziom tej wody w słoiku czy w szklance jest wyższy niż poziom wody w misce. No i znowu zastanawialiśmy się, co to znaczy. No i w tym języku to musi znaczyć, że tak, no prawo Pascala pozwala nam przeanalizować ciśnienie na przykład no na poziomie lustra wody w misce, tak? Tutaj, o, na tym poziomie grubszą kreskę zrobię, może nie aż tak grubą, na poziomie lustra wody w misce, tutaj. No, z jednej strony to jest poziom, lustro wody styka się z powietrzem, ciśnienie jest takie samo jak w powietrzu, tak? Więc to jest ciśnienie atmosferyczne. No, z drugiej strony to jest ciśnienie powietrza, które jest zamknięte w tym słoiku, plus ciśnienie tego słupa wody. No i znowu mamy tego typu równość, tego typu równanie tutaj. No i znowu jest ciekawa sprawa, dlatego że kiedy żeśmy nalewali wody do tego słoika i przykrywali go kartką, narysuję tą kartkę grubszą kreską teraz, tak, żeby było wiadomo. To jest kartka. I przykrywali ten słoik kartką,
to w środku panowało ciśnienie atmosferyczne, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. No dlaczego wiemy to? No dlatego, że kartka nie odleciała. Gdyby ciśnienie w środku było większe lub mniejsze, gdyby było większe, to kartka by poleciała do góry. Gdyby było mniejsze, to kartka by wpadła do środka, tak? Nic takiego nie było widać. No, odpowiedź jest, a teraz tutaj nagle, z powodu tego równania, które tutaj widzimy po prawej stronie, ewidentnie, z powodu tego równania, ewidentnie mamy sytuację taką, że ciśnienie powietrza jest mniejsze. No i to jest kolej, znowu taki sam przykład, dlatego że część wody wypłynęła z tego słoika. Część wody wypłynęła z tego słoika. Przez to objętość tej części zajmowanej przez powietrze się powiększyła. Okropnie rysuję, ale musicie mi wybaczyć. A tak jak żeśmy mówili, jeżeli objętość rośnie, to ciśnienie maleje. A więc ciśnienie powietrza nad lustrem wody w słoiku zmalało, co pozwoliło zmieścić się tutaj jakby temu słupowi wody o temu wyższemu, który jakby był wyżej niż lustro wody w misce. No i to doświadczenie, chciałbym, żebyście to dobrze, będziemy je powtarzali, będziemy traktowali jako model różnych interesujących zjawisk fizycznych, bo tutaj bardzo dużo rzeczy się można dowiedzieć. No ale już pierwsze prawo gazów mamy sformułowane, że jeśli objętość gazu zamkniętego w jakiejś stałej masy gazu, zamkniętego w jakimś rodzaju naczyniu, którego objętość może się zmieniać. Tutaj rolę tego tłoka, który powoduje zmianę objętości, no pełni po prostu to lustro wody, tak? Ono się może podnosić albo opuszczać. To jeżeli objętość gazu w takim naczyniu rośnie, to jego ciśnienie maleje. No dobrze, no to teraz. To teraz będziemy. No właśnie, kolejne prawa gazowe będziemy analizować na lekcji w poniedziałek. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.